Gościem programu jest Józef Burniak. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Złożył już pan doniesienie na prezydenta? Tych doniesień było kilka. Nie wiem, o które pan pyta, panie redaktorze. O to związane z pana sprawą ostatnią. A tak, oczywiście. Myśmy od razu uprzedzali z panem Sasem, kiedy dowiedzieliśmy się, że przeciwko nam zostało wszczęte postępowanie, że jeżeli jesteśmy przestępcami my, to tym bardziej przestępcą jest pan Roman. A dlaczego? Dlatego, że prawo karne wymaga, iż jeżeli ktoś powziął wiadomość o popełnieniu przestępstwa, powinien o tym niezwłocznie zawiadomić organa ścigania. Pan Roman natomiast zawiadomił o fakcie popełnienia przestępstwa dopiero 2 lata od momentu, kiedy to miało miejsce. Rozmowa, o co chodziło? Co to było za przestępstwo? Że prowadzone były rozmowy polityczne pomiędzy panem Sasem jako przewodniczącym Rady Powiatowej SLD, a panem Romanem jako prezydentem, gdzie to pan prezydent zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie pomocy w komercjalizacji i komunalizacji PWiK w Bolesławcu. Do was jako do kogo? Jako do działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Rozmowa pomiędzy panem Sasem a panem Romanem miała miejsce, ostatnia rozmowa miała miejsce 16 marca 2004 roku, tuż przed wspólnym wystąpieniem w telewizji lokalnej. My o fakcie, że pan Roman z nami chce rozmawiać, powiadomiliśmy działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Bolesławcu i ci działacze powiedzieli tak, jeżeli pan Roman oczekuje od nas pomocy, to proszę bardzo, ale my również w zamian za to żądamy określonych korzyści na rzecz środowiska lewicowego w Bolesławcu. I to ci ludzie żądali korzyści, czy to pan chciał korzyści z panem Sasem? Ja nie mogłem żądać żadnych korzyści z tej prostej przyczyny, że ja się nigdy z panem Romanem nie spotkałem. Z panem Romanem spotkał się tylko pan Sas. Udział w tym polegał na tym, że ja sprecyzowałem na piśmie formę porozumienia, jaka miała być zawarta pomiędzy przewodniczącym Rady Powiatowej SLD a prezydentem Romanem. I co było, co było w tym porozumieniu? W tym porozumieniu były 3 jakby podstawowe rzeczy. Pierwsza i najważniejsza, że strony będą współdziałać w celu doprowadzenia do korzystnego rozwiązania, czyli do komunalizacji. Że w zamian za to Sojusz Lewicy Demokratycznej oczekuje, iż zostaną przywrócone do pracy 3 osoby, które pan Roman zwolnił z urzędu, a zwolnił je dlatego, że... No dobrze, to przywrócenie i trzecia sprawa? I trzecia sprawa, ustanowienie w momencie, kiedy powstanie spółka, jednego członka Rady Nadzorczej wskazanego przez Sojusz Lewicy Demokratycznej w Bolesławcu w zamian za pomoc w komunalizacji. I ostatnia sprawa to... zachowanie dla mnie, jako dla Józefa Burniaka, stanowiska prezesa nowo powstałej spółki w zamian za zasługi w uzyskaniu środków z ISP-y i w zamian za moje doświadczenie w kierowaniu przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji w Bolesławcu. No i sąd uznał, że to przestępstwo. Jeszcze jeden punkt bardzo ważny, a właściwie dla nas najważniejszy. Odwołanie starosty bolesowieckiego. Ówczesnego, wtedy był nim Krzysztof Konopka, za szczególną nieudolność, jeżeli chodzi o kierowanie szpitalem, bo wtedy narastały lawinowo długi tego szpitala. I tu opinia publiczna nie bardzo wie o fakcie, że pan Roman zgodził się na wszystkie warunki. Nie zgodził się tylko na ten ostatni, na odwołanie pana starosty. Rozmowy są przeprowadzone, nie przynoszą rezultatu, strony się rozchodzą bez żadnych ustaleń. Na papierze składaliście? Tak, myśmy tę propozycję składali na papierze. Gdyby to była propozycja przestępca, to proszę się zastanowić, kto przy zdrowych zmysłach taki papier zachowuje w swojej teczce, którą nosi codziennie przy sobie. A tak dokładnie zrobił pan Sas. Kiedy po 2 latach ja się zgłaszam jako kandydat, jako konkurent pana Romana na prezydenta, na stanowisko prezydenta Bolesławca w wyborach bezpośrednich, w tym momencie pan Roman robi doniesienie dopiero do prokuratury, że zostało popełnione takie przestępstwo. Wcześniej, jak sam zeznaje, dla niego to nie było żadne przestępstwo, tylko to były normalne rozmowy polityczne. Takie targi polityczne zawsze trwają. Na dowód tego chcę coś przytoczyć. Uznał to między innymi sąd okręgowy w Jeleniej Górze, który jako pierwszy wyrokował w tej sprawie. I tutaj zacytuję tylko taki niewielki fragmencik.
Otóż niniejsze postępowanie stanowiło przede wszystkim narzędzie pewnej rozgrywki politycznej. Piotr Roman zawiadomił o przestępstwie dopiero 2 lata po jego dacie, w czasie, gdy rywalizował w wyborach samorządowych o stanowisko prezydenta miasta z oskarżonym Józefem Burniakiem. Jak sam przyznał wcześniej, nie dopatrywał się w działaniach oskarżonych przestępstwa. W jego ocenie zachowanie to mieściło się w dopuszczalnym standardzie uprawiania polityki, co też nie jest bez znaczenia dla oceny stopnia winy oskarżonych. Trudno zatem nie zgodzić się z opinią o swoistej instrumentalizacji wymiaru sprawiedliwości dla osiągnięcia doraźnych korzyści politycznych przez pana Romana. To jest cytat. Przez pana Romana, ale to pan dostał wyrok, warunkowo umarzający postępowanie. Ale właśnie ta instrumentalizacja polegała na tym, że pan Roman nie zawiadomił o popełnieniu przestępstwa wtedy, kiedy rzeczywiście ono zostało popełnione, tylko dopiero po 2 latach od tego faktu. I w związku z tym myśmy nie robili żadnego doniesienia do prokuratury, bo nie wiedzieliśmy. Naszym zdaniem myśmy nie popełnili żadnego przestępstwa. Nie wiedzieliśmy, jak nas potraktuje sąd. Sąd uznał nas za winnych, ale nie skazał nas. I to jest też bardzo ważne. Odstąpił od wymierzenia kary. Przepraszam, nie skazał. Tak mówi sentencja wyroku, jeżeli pan pozwoli, panie redaktorze. Wyrok dotyczy warunkowego umorzenia postępowania. Pan wie, co to oznacza. Dla pana. Proszę, panie redaktorze, wrażenie, że nie wszyscy wiemy, co to oznacza. No co to oznacza? Warunkowe umorzenie postępowania znaczy nie mniej i nie więcej, tylko to, że ten, który został poddany warunkowemu umorzeniu postępowania, nie został skazany. Ale został uznany za winnego. Tak jest, ma pan rację, został uznany za winnego. I to tutaj w tej sentencji wyroku zostało napisane. W tym momencie dopiero, kiedy zakończyło się postępowanie w drugiej instancji, ponieważ myśmy apelowali w sądzie apelacyjnym we Wrocławiu, który to sąd podtrzymał wyrok sądu w Jeleniej Górze, złożyliśmy doniesienie o popełnieniu przez pana Romana. Skoro myśmy popełnili przestępstwo, a Roman czekał z zawiadomieniem organa ścigania 2 lata, to znaczy, że zinstrumentalizował wymiar sprawiedliwości, jak mówi wymiar sądu, czyli mówiąc krótko, złożył doniesienie wtedy, kiedy ono było dla niego wygodne w walce politycznej. I tu na potwierdzenie faktu, że tak się stało, tu mam zawiadomienie o wszczęciu śledztwa. Prokuratura. Kiedy ono zostało wszczęte? To pismo jest z 28 lipca tego roku. Coś już w tej sprawie wiadomo? Nic mi na razie nie wiadomo. Na razie zostałem tylko poinformowany, że zostało wszczęte śledztwo pod sygnaturą, tutaj jest numer sygnatury, w sprawie nadużycia władzy przez prezydenta miasta Bolesławiec Piotra Romana. To jest o czyn z artykułu 231, paragraf 1 kodeksu karnego. Mniej więcej w tym czasie, bo to było w kwietniu 2006 roku, kiedy wszczęto przeciwko nam postępowanie, to już był chyba październik, mamy słynną sprawę panów Lipińskiego i Mojżeszowicza w rozmowie z panią posłanką Beger. I okazuje się, że ustami, złotymi ustami pana ministra sprawiedliwości Ziobry, ci panowie nie popełnili żadnego przestępstwa. Oni działali państwowotwórczo. Natomiast chce pan powiedzieć, że to analogia? Ależ oczywiście, przecież to jest ten sam artykuł kodeksu karnego, jeżeli już. Myśmy nie żądali żadnych pieniędzy, nie obiecywaliśmy spłacenia niczyich długów, a przecież to dokładnie obiecywali pan Mojżeszowicz z panem Lipińskim. Ja uważam, że dziennikarze, którzy to nagrali, zrobili genialną dziennikarską robotę, bo właśnie pokazali fałsz między innymi PiSu, który to mówi, że jest praworządny, jest czysty i z jednej strony nas oskarża prokuratura w owym czasie, żądając 3 lat pozbawienia wolności, natomiast pan minister sprawiedliwości ogłasza publicznie, wszem i wobec, że ci panowie nie są żadnymi przestępcami, że oni wręcz działają państwowotwórczo. Oto mamy porównanie, w jaki sposób można potraktować człowieka w zależności od tego, w jakiej opcji politycznej funkcjonuje. Przejdźmy do drugiej sprawy. Chodzi o działkę między ulicami Zgorzelecka, tak. Łokietka, Górne Młyny. Już dawno coś tam miało powstać, zacząć się budować, plac dalej stoi pusty, a pan mówi, że są nieprawidłowości. Ja nie tylko mówię, ale jestem o tym głęboko przekonany. Bo oto mamy klasyczny przykład, że wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły. Miasto traci 14 milionów złotych. 14 milionów? Tak. Miasto traci 14 milionów złotych. To nie jest gołosowne stwierdzenie, bo ono zostało potwierdzone pismem prokuratury rejonowej w Lubaniu, która mówi, że
które to pismo mówi, że wszczęto postępowanie przeciwko tym osobom, które naraziły miasto na stratę owych 14 milionów złotych. Ja tutaj, jeżeli szybciutko znajdę, to pokażę odpowiedni dokument. O tak, tutaj mamy ten dokument i tu jest zapisana kwota, panie redaktorze. To jest 14 milionów złotych, a ta kwota wynika z prostego faktu. To jest pana zawiadomienie. Tak, ponieważ ja zawiadomiłem prokuraturę o popełnieniu przestępstwa. Proszę państwa, zacznijmy od jednego faktu. Otóż na wszystkich sesjach, kto ma okazję na nich być i je obserwować, dwa kluby radnych ówczesnego PiSu i Ziemi Bolesławieckiej zawsze głosowały za uchwałami pana prezydenta Piotra Romana, które to on przedkładał na sesję. Rzadko kiedy się zdarzyło, żeby któryś z radnych wstrzymał się od głosu. I oto dochodzi do 15 marca 2007 roku. Pan prezydent Roman zgłosił sprzeciw wobec zmian planowanych w stosunku do tej działki przez obydwóch panów, którzy wzięli ją w użytkowanie wieczyste. I oto po raz pierwszy w historii Bolesławca i Bolesławieckiej Rady mamy następujące wydarzenie. Koalicja popierająca Piotra Romana in gremio głosuje przeciwko niemu. Może nie in gremio, ale 12 osób głosuje za odrzuceniem sprzeciwu Piotra Romana. Jeden z członków tej koalicji wstrzymuje się od głosu, a 6 członków klubów opozycyjnych głosuje za wnioskiem pana Romana. No proszę państwa, ktoś, kto uprawia politykę, wie, to jest zwykłe naiwniactwo. Powiedzmy, czego to dotyczyło. Czego to dotyczyło? Te zmiany dotyczyły następujących zapisów. Otóż w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławca obowiązywało, że w Bolesławcu można budować sklepy wielkopowierzchniowe o powierzchni do 2000 metrów. Między innymi w tym miejscu, o którym mówimy. W tym miejscu też. Pan Roman, ogłaszając przetarg, bezprawnie zaniżył zabudowę, wielkość tej zabudowy do maksimum 800 metrów. Wie pan, słowo bezprawnie jest dosyć poważnym słowem. Ja zdaję sobie sprawę, panie redaktorze, co mówię i powtarzam to słowo. Bezprawnie zaniżył tą zabudowę do 800 metrów, bo wbrew uchwale Rady Miasta Bolesławca. I proszę patrzeć, co się dzieje dalej. Prezydent mówił, że nie chce takich wielkich sklepów w centrum, dlatego tak zrobił i potem zgłosił tę swoją propozycję. Panie redaktorze, można na siłę bawić się w adwokatusa diaboli pana prezydenta, tylko fakty mówią zupełnie co innego. Proszę zwrócić uwagę, po co było to ograniczenie? Przecież chętnych na kupno tego placu było bardzo wielu, ale w momencie, kiedy się dowiedzieli... Były dwa przetargi, które nie doszły do skutku. Proszę mi pozwolić dokończyć, a dopiero będzie pan ocenił, co powiedziałem. Do momentu, dopóki nie ujrzało światła dziennego zarządzenie pana prezydenta mówiące o tym przetargu. I kiedy ci, którzy chcieli w tym przetargu startować, zobaczyli, że jest ograniczenie do 800 metrów, po prostu się wycofali z tego przetargu, bo nie byli zainteresowani. Popatrzmy teraz, co się dzieje dalej. Przetargi, prawda, w prawo, w lewo. Kończy się to tym, że inwestorzy kupują go, ten plac, za kwotę 4 miliony 150 chyba 2000 zł, o ile dobrze pamiętam. Pierwsza wpłata wynosi ile? 1 052 000 zł i chyba 76 zł. Dokładnie tyle ta pierwsza wpłata. I potem jest w ratach. Potem następuje ta słynna zmiana i to słynne głosowanie. I w tym momencie okazuje się, że zostaje przywrócone 2000 metrów. Z powrotem. Wtedy to już pan prezydent wiedział, dlaczego Radę należy pytać, czy można zwiększyć, czy nie tą powierzchnię do 2000 metrów. A kiedy ją bezprawnie zmniejszał sam, to nikogo jakoś nie pytał o zgodę. Rada została tutaj również potraktowana instrumentalnie. Ja wierzę, niezależnie od tego, że dzielą nas różnice polityczne, że wśród tych radnych, którzy głosowali tak, jak głosowali, jest wielu uczciwych ludzi. Była mowa o tym, że pan też głosował za tym. To jest nieprawda. Ja przypomnę, głosowanie o zmianie planu, odbyte 15 marca, wyglądało następująco. 12 radnych Stowarzyszenia Dolny Śląsk 2001, dawny PiS, plus Ziemia Bolesławiecka, głosowało za zmianą planu. Jedna osoba, radny Chodyra, wstrzymał się od głosu i 6 osób z Platformy Obywatelskiej i 4 osoby z Platformy Obywatelskiej oraz 2 z Lewicy i Demokratów głosowały przeciw. W tej dwójce tak, był pan? W
tej dwójce byłem ja i pan radny Andrusieczko. Na sesji wtedy była nieobecna pani radna Dul i jeszcze ktoś był, i chyba pan radny Bogusław Nowak z Platformy Obywatelskiej, bo w sumie w głosowaniu brało udział 19 osób. Otóż wtedy można było już przywrócić 2000 metrów, tylko już nie było przetargu. Można było zwiększyć wskaźnik zabudowy z 0,35 na 1,0. Można było zlikwidować wskaźnik zieleni 0,15 na 0. Co to znaczy, proszę Państwa? To znaczy, że jeżeli działka ma 10 tysięcy metrów, ona prawie miała tam 10 tysięcy metrów, to w zapisach do przetargu trzeba było co najmniej 1500 metrów przeznaczyć na zieleń, nie więcej jak 3,5 tysiąca metrów na zabudowę, a resztę na komunikację i inne rzeczy. Po zmianie planu ten plac można zabudować powierzchnią 10 tysięcy metrów zabudowy, czyli nie trzeba zostawiać ani jednego metra na inne cele. Ale na tym, proszę Państwa, polega ta zmiana. I teraz jedźmy dalej. Ale zanim pojedziemy dalej, całego placu zabudować nie można, bo jest tam malutka działka, którą Pan dzień przed odejściem ze stanowiska zamienił komuś innemu. Po pierwsze, to jest nieprawdą, że dzień. A kiedy? Wystarczy sprawdzić dokumenty. Po co ja będę tutaj się tłumaczył, kiedy to było? Wystarczy sprawdzić dokumenty. Tu chodziło o to... Prezydent powiedział, że w przeddzień zaprzysiężenia. Pan prezydent kłamał. Mówię to z całą odpowiedzialnością, to co powiedziałem. Otóż rzecz cała polegała na tym, że trwał konflikt wokół wjazdu do kościoła przy ulicy Ceramicznej. Chcąc pomóc w rozwiązaniu tego konfliktu, zaproponowaliśmy ówczesnemu właścicielowi działki z tyłu za kościołem, że my tą działkę od niego odkupimy. I chcieliśmy ją przekazać na cele kultu religijnego. Wtedy by można było zrobić wjazd do kościoła od tyłu ulicy Ceramicznej, czyli zajazd od strony ulicy Widok. Można tam było porobić parkingi, bramy do kościoła. Dobra, i tak. Chcieliście po prostu ułatwić. I ten pan powiedział, ja nie chcę pieniędzy, proszę bardzo, wydzielcie mi tutaj działkę wartościowo równoważną i dokonamy zamiany. I tak się stało. Ale tu trzeba powiedzieć jedną rzecz, że w owym czasie obowiązywała zupełnie inna koncepcja na zagospodarowanie tego placu. Wtedy, zgodnie z uchwałą starej Rady Miasta jeszcze, ten plac był przeznaczony na wydzielenie malutkich działek, 2,5-3-arowych i sprzedaż tych działek dla mieszkańców Bolesławca, żeby sobie mógł na dole wybudować własny interes, a na górze, żeby mógł zrobić mieszkanie. Przyszedł pan Roman, koncepcja została odrzucona i zmieniona. Wie pan co, podczas całej naszej rozmowy w sumie mówi pan o prezydencie dość poważnie. Nie obraża go. Chciałbym panu pokazać jeden materiał. Zobaczmy ten materiał. Proszę Państwa, Burniak to balant. Nagrałeś? Nagrałeś? Co Pan o tym sądzi? No ja jestem zdumiony, chociaż właściwie to nie. To jest cały Piotr Roman, odkryty, nagi. Nie ukrywający za swoim politologicznym fakultetem rzeczywistego swojego charakteru. Otóż Bolesławczyk z wielu polityków, z którymi rywalizujemy, kłócimy się czasem, sprzeczamy, ale zachowujemy wzajemny szacunek dla siebie. Natomiast tu mamy przykład, że Piotr Roman nienawidzi ludzi. Jakby mógł, to by tych ludzi wdeptał w błoto. To jest nienawiść, a może to jest po prostu walka polityczna? To jest nienawiść. To jest nienawiść, bo ja bym się nie odważył nazwać go palantem poza jego plecami. Znany jestem z tego, że jeżeli coś mówię, to mówię wprost i mam dosyć ostry i niewyparzony język. Więc gdyby taka sytuacja nastąpiła, to powiedziałbym prosto w oczy. Piotr, jesteś palantem. A jest pan obrażony o to? Nie, ponieważ pan Roman nie potrafi mnie obrazić. Taki sposób zachowania jest sposobem mi obcym. Jak mówię, jeżeli mam komuś coś do powiedzenia, to mówię prosto w oczy, nie mówię tego w ten sposób i w taki sposób, jak robi to pan Roman, z szyderczym uśmieszkiem. Czy jestem palantem? No niech mnie ocenią bolesławianie, osoby, które mnie znają. Gościem programu był nieobrażony Józef Burniak.